Intencja artykułu 7 jest taka, aby państwo członkowskie, które się wyłamuje z prawa, które uznają wszyscy inni, naprowadzić na właściwą drogę. I teraz mechanizmy, które do tego służą, mają kilka poziomów i też kilka kalibrów czy skali swojego oddziaływania. Najgorszym już ostatecznym rozwiązaniem to jest zawieszenie państwa członkowskiego w prawie głosu w Radzie Unii Europejskiej. Mamy Węgry, które wprost na razie deklarują, że tego nie poprą. W związku z tym formalne, faktyczne zastosowanie tej sankcji jest bardzo trudne. To też oczywiście jest ostateczność, więc upłynie jeszcze dużo czasu, zanim do tego w ogóle dojdzie. Wcześniejsze etapy to jest na pewno monitorowanie sytuacji, zastosowanie bardzo dokładnych analiz dotyczących, co wymaga poprawy, wysłanie informacji do polskiego rządu, jaka jest diagnoza ze strony pozostałych partnerów, co wymaga naprawy, dialog, próba dogadywania się i cały czas eliminowania tych, czy tłumaczenia sobie, co obie strony mają na myśli, dojścia do jakiegoś porozumienia, aby nie stosować kolejnego poziomu, jakim są inne sankcje. Te sankcje mniejsze, one nie są zapisane wprost w traktacie, ale oznaczają, że usztywnia się stanowisko instytucji unijnych do kraju, który no nie podziela, czy nie współpracuje, może tak to nazwijmy. W związku z tym sytuacja, w której Polsce będzie na czymś zależało, będzie mniej pozytywnie odbierana niż do tej pory. Po prostu usztywnienie stanowisk naszych partnerów będzie oznaczało, że wielu rzeczy nie załatwimy, na których nam zależy. Większym jeszcze, mocniejszym sygnałem będzie rozmowa o obecnym budżecie, nie wspominając już o przyszłym budżecie Unii Europejskiej. W obecnym budżecie mamy ewidentną sytuację problemową wynikającą z Brexitu. Brexit oznacza negocjacje z Wielką Brytanią, ale również wyjście z Wielkiej Brytanii z budżetu unijnego, czyli pomniejszenie ilości pieniędzy we wspólnej kasie. Oczywiście nie wiemy, czym te negocjacje się skończą. Brytyjczycy chcieliby przestać płacić od momentu wyjścia z Unii, czyli to jest przewidziane na rok 2019. Strona europejska mówi, że powinni płacić do końca tej perspektywy, czyli 2020 plus 3, bo to jest ten czas na rozliczanie. Nie wiemy, na czym te negocjacje się skończą, ale już widać, że jest pewien ogólny europejski kłopot z dotrzymaniem zapisów obecnego budżetu, obecnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Jeśli chodzi o budżet przyszły, czyli perspektywę finansową od roku 2021, komisarz Bieńkowska już to powiedziała, że atmosfera obecnie wokół Polski i pewna niepewność intencji rządu państwa członkowskiego co do jego pozycji wobec tego projektu stwarza dylemat dotyczący tego, w jaki sposób ma taki kraj uczestniczyć w kolejnym budżecie.